Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy bracia i siostry. Czy ksiądz może mieć cennik w kościele? Na to pytanie odpowiemy sobie. Swoją odpowiedź będę formułował z tej książeczki. Kodeks prawa kanonicznego. To jest gruba książka, ale to jest z komentarzem. Ogólnie prawo kanoniczne jest 1/3 z tego. I zanim rozpocznę odpowiedź na to pytanie, przeczytam pierwszy kanon. Kanony tego kodeksu dotyczą jedynie Kościoła łacińskiego. Czyli ta książeczka obowiązuje Kościół łaciński. Kościół rzymskokatolicki, czyli obowiązuje każdego, który do tego kościoła należy, czyli każdego ochrzczonego w tym kościele, czyli i mnie, i ciebie. Idąc do odpowiedzi, zachęcam Was do poczytania sobie również kodeksu prawa kanonicznego. Mamy w księdze czwartej uświęcające zadania kościoła w rozdziale trzecim ofiary mszalne. Kanon 945. Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrujący lub koncelebrujący mszę świętą może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawił mszę świętą w określonej intencji. Usilnie zaleca się kapłanom, ażeby także nie otrzymawszy ofiary, odprawiali mszę świętą w intencji wiernych, zwłaszcza ubogich. Czyli można zamawiać mszę świętą bez ofiary, ale do tego jeszcze się odniosę. Odniosę się w kolejnym paragrafie, czyli teraz. Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona msza święta, przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł. Czyli z tych ofiar, które składacie na intencję mszy świętej utrzymujemy się my kapłani. To jest nasz jedyny dochód, ponieważ ofiary złożone, składane na tacy podczas mszy świętej są na utrzymanie kościoła. Organistów kościelnych, zapłacenie wszystkich rachunków. Więc ofiary z mszy świętej jest ofiarą na nasze utrzymanie. Oraz różnych dzieł. Żeby nie było, że ksiądz to wszystko bierze dla siebie. Kanon 951. Kapłan odprawiający więcej razy w tym samym dniu może poszczególne msze święte aplikować w intencji, w której została złożona ofiara, przy zachowaniu jednak prawa, że oprócz Dnia Bożego Narodzenia wolno mu zatrzymać dla siebie jedną tylko ofiarę, pozostałe zaś winien przekazać na cele oznaczone przez ordynariusza, z dopuszczeniem jednak pewnego wynagrodzenia z tytułu zewnętrznego. I kapłan koncelebrujący w tym samym dniu drugą mszę świętą nie może z żadnego tytułu przyjąć za nią ofiary. Czyli ksiądz wychodzi do ołtarza drugi raz, ma drugą mszę świętą, to ofiara złożona na intencję tej drugiej mszy świętej nie jest do mojej, do księdza kieszeni, tylko przekazuję tę ofiarę niemalże w całości na kurię bądź dzieła, które wyznaczył ordynariusz. Więc tu już ksiądz dla siebie nie bierze. Można powiedzieć, dzieli się. Jeżeli kapłan drugi raz wychodzi do ołtarza jako ten nie główny odprawiający, tylko ten taki przyboczny, ten drugi ksiądz, wtedy za drugą mszę nie może wziąć ofiary. Takie prawo. To wszystko jest po to, aby zgodnie z kanonem 947 od ofiar mszalnych należy bezwzględnie odsunąć wszelkie pozory transakcji lub handlu. Żeby to nie był handel. Jeżeli jest handel, to już mówi nam kanon 810,
Kanon 1380. Kto stosuje symonię, czyli sprzedaje sakramenty, sprawuje lub przyjmuje sakrament, powinien być ukarany interdyktem lub suspensą. Interdykt, zakaz odprawiania obrzędów, suspensa, zakaz pełnienia określonych funkcji. Czyli ksiądz bez możliwości wypełnienia obowiązków kapłańskich, czyli odprawiania mszy świętych i innych sakramentów. Kanon 952. Do synodu prowincjalnego lub do zebrania biskupów prowincji należy określić dekretem wysokość ofiary składanej za odprawianie i ofiarowywanie mszy świętej. I kapłanowi nie wolno domagać się wyższej ofiary. Może jednak przyjąć dobrowolnie złożoną ofiarę wyższą od określonej, jak również ofiarę niższą. Gdzie nie ma takiego dekretu, należy zachować zwyczaj obowiązujący w diecezji. Czyli cenniki mogą być w kościele. Tutaj mówiłem na razie o samych sakramentach, a obrzędy pogrzebowe nie są sakramentem, lecz sakramentalie. Ale kodeks prawa kanonicznego również ma wzmiankę o pogrzebach. Kanon 1181. Co do ofiar składanych z okazji pogrzebu, należy zachować przepisy kanonu 1264. Zastrzeżeniem jednak, aby w nabożeństwie pogrzebowym nie było żadnego wyróżnienia osób oraz by biedni nie byli pozbawieni należytego pogrzebu. Czyli nie ma wyróżniania osób, chociaż w tym komentarzu do prawa kanonicznego jest wspomniane, że jest napisane, że osoby działające publicznie, czy to chociażby księża, z racji swojej działalności mogą mieć odprawiany bardziej uroczyściej pogrzeb. Ale ogólnie, czy jest ktoś biedny, średniej klasy majątku, czy nie wiadomo jak bogaty, każdy ma prawo do takiego samego pogrzebu. Niezależnie od złożonej ofiary. Kończąc tę moją wypowiedź, chciałbym zacytować część artykułu, który znalazłem w internecie. Każdy wierny musi czuć się odpowiedzialny za utrzymanie kapłanów i parafii, a zadaniem duszpasterzy jest wychowywać wiernych do tejże odpowiedzialności. Dlatego na pytanie narzeczonych, jak wielka ma być ofiara za ślub, zazwyczaj odpowiada, najlepiej proporcjonalna do innych kosztów, jakie planujecie ponieść, organizując waszą uroczystość weselną. Mądra odpowiedź. Tej odpowiedzi już nie skomentuję. Myślę, że każdy z nas już ma komentarz odpowiedni do tych słów. Zakończając już ten odcinek, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapomniałbym. W tej serii filmików, za dużo na głowie, chciałbym po każdym filmiku zaprosić was do jakiejkolwiek pomocy materialnej na rzecz konkretnej osoby. Na początku, w tym odcinku, proszę was o jakąkolwiek pomoc Joanny Konkel. Jest to moja znajoma z miejscowości rodzinnej, którą od czasu do czasu też staram się wspomagać. Matka trójki wspaniałych dzieci, kochająca osoba, która od kilku lat już bardzo twardo walczy z nowotworem. Więc wspomóżmy. Każda złotówka się liczy. Już z tego miejsca, za tą każdą złotówkę, za każdy grosz. Bardzo wam dziękuję i w swoich modlitwach będę o was pamiętał. Mimo, że nie znam was z imienia i nazwiska, to modlę się za wszystkich ofiarodawców. Z Panem Bogiem.